jako artystka bardzo głęboko frapował mnie sam fakt tworzenia, poszukiwania jak gdyby tego elementu, który sprawia, że tworzymy, że produkujemy w pewien sposób sztukę, że skąd ona się bierze. Tym sposobem chciałam się dowiedzieć, czym tak naprawdę ta sztuka jest, gdzie sięgają jej korzenie. Odkryłam, że sztuka tak naprawdę bierze się z praktyk magicznych, z praktyk szamańskich, z pradziejów ludzkości. Jest jak gdyby od samego początku wpisana w naszą psychikę, jakby w naszą ekspresję samego siebie. Tutaj na tej wystawie to, co jest moim jak gdyby największym pragnieniem, było przywrócenie właśnie sztuce tego miejsca, które kiedyś zajmowała, czyli sztuka, która jest transcendentna, która odnosi się do sfery sakrum. Myślę, że w tym momencie jest bardzo wiele wystaw, które są poświęcone różnym odmianom, stylom. Bardzo dużo jest wystaw, które są mniej lub bardziej konceptualne. Dla mnie najistotniejsze było to, by rzeczywiście pokazać pracę artystów, którzy sięgają do głębi, sięgają w swoje wnętrze, w swoje doświadczenia. Można tutaj zobaczyć kilka takich elementów, ścieżek po tych poszukiwań, na przykład psychodeliczne źródła, zmiany swojej świadomości, ezoteryka, magia, magiczne rytuały. I co bardzo ciekawe, to niektóre z tych prac nie są tak naprawdę przemyślane jako dzieło sztuki, a wręcz właśnie tworzenie sztuki jak gdyby poniekąd, która powstaje z odpowiedniego rytuału, czy właściwie to rytuał tworzy tą sztukę. W ciągu ostatnich 150 lat wielu artystów praktykowało okultyzm, działało w ramach zachodniej tradycji ezoterycznej. Wielu z nich jest zapomnianych, niektórzy przetrwali próbę czasu. Szczęśliwie tego typu wystawy jak dzisiejsza, jak również toczące się w tym samym czasie Biennale Weneckie, powraca do tych treści, które konstytuowały właściwie ostatnie 150 lat sztuki współczesnej. W moim wystąpieniu starałem się pokazać kontekst, w jakim w Ameryce Południowej, bardzo skrótowo oczywiście, w jakim w Południowej Ameryce istnieje szamanizm, z czego wyrasta, jak się objawia. Jako część zwykłego działania, funkcjonowania ludzi, radzenia sobie z niektórymi problemami i że w sytuacji nawet największego sanktuarium maryjnego, jakie tam jest, sanktuarium maryjne w Copacabana w Boliwii, elementy szamanizmu są obecne i współgrają, współistnieją z tamtą rzeczywistością religijną, katolicką też. Powrót do korzeni jest to powrót do naszego wnętrza, do naszego ciała, bo w naszym ciele zakodowana jest pamięć wszystkich naszych przodków. A zatem sztuka magiczna, o której mamy tutaj mnóstwo przykładów na tej wystawie, sięga do magii, do pierwotnych czasów, ale to sięganie odbywa się zawsze w teraźniejszości. Odbywa się poprzez doświadczenie naszego ciała, odbywa się poprzez głębokie przeżycia psychofizyczne, i później, które są później utrwalane na płótnie przez obecnych tutaj twórców. No, oczywiście, że fajnie, no w Bielsku no, pierwszy raz jestem w BWA, no i to jest bardzo wspaniałe, że ja biorę też się tak znakomitych artystów, ja biorę też udział. No, jestem tym właśnie ogromnie zaskoczony, no i myślę, że kiedyś będę ja tu miał wystąpić. Nie będzie tu musiał nic, tylko ja, moje obrazy, o.